Pewnego razu Aria, najpiękniejsza syrenka wszystkich oceanów, i jej drogi książę Edward wsiedli na wielki okręt i popłynęli w dalekie morza. Podróż była cudowna. Piękno porannego słońca fascynowało wszystkich. Mój książę, mogłabym płynąć z tobą przez ten piękny ocean do końca życia. Edward i Aria zbierali owoce tropikalne z każdej wyspy, którą odwiedzili. Ananas, mango, kokos, papaja, pitaja, maliny, banany, cytryny i wiele więcej. Dziesiątki najsmaczniejszych owoców na 7 morzach. Zamierzali przedstawić te owoce ludziom w swojej ojczyźnie, kiedy wrócą do swojego zamku. Pewnego dnia, kiedy książę i mała syrenka Aria patrzyli na ocean, zauważyli, że w wodzie nie ma żadnych stworzeń. Moja księżniczko, nie widzieliśmy żadnych ryb w oceanie od kilku dni. Zastanawiam się dlaczego. Tak, też zauważyłam. Mój przyjaciel Dolfi nie był w pobliżu od kilku dni. Martwiąc się o podwodny świat, mała syrenka postanowiła, że powinna zbadać podwodne królestwo i odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Książę Edward poprowadził ją do dziobu statku. Aria się zmartwiła. Mój książę, jeśli nie wrócę przed zachodem słońca, to na pewno dzieje się coś niebezpiecznego pod wodą. Mała syrenka Aria podeszła do końca statku i wskoczyła do morza. Gdy tylko zanurkowała w wodzie, jej ludzkie nogi magicznie zamieniły się w ogon syreny. Aria płynęła szybko przez wodę w kierunku królestwa dalekiego morza, ale nie widziała żadnych rybich przyjaciół. Morze było zbyt spokojne, zbyt ciche i puste. Gdy się zbliżyła, zawołała swoich najlepszych przyjaciół. Dolfi! Willy! Mój krabi przyjaciele, gdzie jesteście? Ale nikt nie odpowiadał. Aria nie słyszała nic oprócz szumu piasku i wody. Wspaniałe królestwo głębin morza i całe lśniące błękitne morze wyglądały na spokojne i puste. Mała syrenka Aria popłynęła w kierunku muszli w piasku. Muszle w magiczny sposób rejestrują każdy dźwięk i każdą falę w podwodnym świecie, jak pamiętnik. Aria przyłożyła muszlę do ucha i zaczęła słuchać rzeczy, które się wydarzyły. To był jasny i przyjemny dzień w naszym podwodnym domu. Kolorowe ryby, delfiny i meduzy były aktywne i wesołe. Gdy światło słoneczne przebijało się przez wodę do dna morskiego, przybyła zła wiedźma Vega i jej pomocnik wąż. Słyszałem, że planują ukraść królewski skarb, aby Vega mogła założyć własne królestwo z dala od króla Posejdona i jego rodziny. Potem Vega i wąż spotkali się z gangiem rekinów i zniknęli. Zacząłem poruszać się naprzód w piasku, aby przekazać królowi to, co słyszałem. Ale ten straszny widok mnie zatrzymał. Przeogromna sieć rybacka powoli schodziła pod wodę. Bardzo się bałem, więc od razu się ukryłem. Aria nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Zostawiła muszlę tam, gdzie była i od razu poszła poszukać sieci rybackiej. Po krótkiej chwili natrafiła na ogromną sieć rybacką pełną morskich zwierząt. I był w niej jej najlepszy przyjaciel Delfi. O! Dolfi! W końcu cię znalazłam! Aria! Pospiesz się! Ocal nas! Są jeszcze dwie inne sieci rybackie, takie jak ta! Podczas gdy syrenka myślała o planie uratowania ich, książę Edward był na swoim statku i czekał na odpowiedź. Nie było jej od dawna, więc książę Edward się martwił. Wyciągnął magiczny pył morski i połknął go, a następnie wskoczył do wody. Gdy tylko znalazł się w wodzie, ludzkie nogi księcia zamieniły się w ogon. Potem zaczął płynąć z całych sił, by znaleźć Arię. Tymczasem mała syrenka próbowała zebrać wszystkie trzy duże sieci rybackie razem. I zauważyła, że Vega i wąż byli w jednej z tych sieci. Vega? Wąż? Jak dostałaś się do tych sieci? Nie wierzę w to. Co robisz pod wodą? Myślałam, że odeszłaś, aby być człowiekiem. To nie ma znaczenia. Nie opuszczę moich rybich przyjaciół. Przyszłam cię ocalić. Uratować nas? Ty? Powiedziała, że uratuje nas? Tak powiedziała. Nie słyszałeś, wężu? Wszystkie macki utknęły w sieci, Vega. Nie wydostaniesz się bez pomocy.
To ty tak myślisz. Zła morska czarownica była dumna i próbowała się uwolnić bez żadnej pomocy. Ale nie udało jej się. Wężu, pomóż mi. Pociągnij szybko moje czwarte ramię. To na nic. Użyj obu głów, głupku. To na nic, wasza wysokość. Vega, przestań! Sprawiasz, że jest jeszcze gorzej! Podczas gdy syrenka próbowała ostrzec Vegę, rybacy rzucili kolejną sieć z góry. I niestety, syrenka również utknęła w tej sieci. Zostałam złapana! Nie! Och! Powinnam była uważać na więcej sieci! Nie ruszaj się, Aria! Utkniesz bardziej! Wydostanę się stąd przed tobą i zniszczę całe królestwo! Gdy syrenka Aria walczyła w sieci, przybył książę Edward. Edward! Edward! Tutaj jesteśmy! Książę z całej siły i z jego podręcznym sztyletem natychmiast uratował Arię z sieci. Musimy powstrzymać pirackich rybaków, księżniczko. Pośpieszmy się, bo rzucą więcej sieci. Poczekaj tutaj, uratujemy cię. Syrenka podążyła za linią sieci i popłynęła w górę tak szybko, że książę Edward nie mógł jej dogonić. Wiedzieli, że muszą szybko powstrzymać piratów, zanim będą mogli rzucić więcej sieci. Aria wyszła na powierzchnię wody i krzyknęła do rybaku. Hej, ryby piraci! Nie możecie wyrzucać sieci do oceanów! Na dole żyją tysiące morskich stworzeń! Nie możecie ich tak krzywdzić! Piraci zignorowali Arię. I próbowali rzucić kolejną sieć do oceanu. Aria wzięła sprawy w swoje ręce i wyskoczyła w powietrze. Piraci byli przerażeni i zaskoczeni, gdy zobaczyli syrenę. Magiczna moc Arii stworzyła na oceanie ogromne fale i silne wiatry. I wysłała statek pirackich rybaków daleko od sieci i podwodnego królestwa. Co za wiatr! Książę Edward szybko pracował, aby odciąć sieci. I podwodne stworzenia zostały uwolnione. Oczywiście było kilka niegodziwych stworzeń, które natychmiast uciekły i nawet nie podziękowały księciu i Arii. Mimo, że została uratowana, Vega była wściekła, że to syrenka Aria ją uratowała. Proszę, wiesz... Cokość, mała syrenka naprawdę nas uratowała, prawda? Być może dzięki niej uratowano nas, wężu, ale to nigdy nie przeszkodzi mojej misji. Zniszczę to królestwo, a cały skarb będzie mój! Rybi przyjaciele małej syrenki podziękowali jej i księciu za ratunek. Zawsze będziemy obrońcami podwodnego świata, nie martwcie się! A morskie stworzenia obiecały na zawsze chronić statek Arii i Edwarda. I raz jeszcze mieszkańcy oceanu pływali swobodnie w głębokiej, błękitnej wodzie. Dzięki dobrym sercom i odwadze Arii oraz księcia znów zapanował pokój w podwodnym królestwie i rozprzestrzeniał się po ziemi. Wszyscy żyli długo i szczęśliwie.